A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Bena Jopa. Dzisiaj zapraszamy na rzeszowski historyczny spacer w miejsce, które tylko najstarsi rzeszowianie nazywają Drukierówką, a dla młodszych, mimo że to absolutne centrum miasta, jest to enklawa w całości dosyć nieznana, z utrudnionym dostępem od strony Wisłoka. Drukierówką określano teren położony na górnej terasie lewego brzegu rzeki, pomiędzy ulicami Spytka Ligenzy, Chopina i Długosza. Dzisiaj na mapie satelitarnej to miejsce moglibyśmy rozrysować właśnie tak. A skąd taka dosyć nietypowa nazwa tego miejsca? Pod koniec XIX wieku, aż po ostatnie lata międzywojnia, cały ten teren należał do żydowskiej rodziny Drukierów, prowadzącej na tym obszarze m.in. skład drewna i materiałów budowlanych. Twórca bogactwa tej familii, Wolf Drucker, już pod koniec XIX wieku był właścicielem kilku budynków i parcel budowlanych w Rzeszowie, co nawet na ówczesne czasy było ewenementem. Kolejne lata to czas pomnażania majątku. Przed I wojną światową spółka braci Drukierów i Wilhelma Prokocimera należała do wyróżniających się na terenie Rzeszowa firm handlowych. Właśnie Prokocimer, który ożenił się z córką Wolfa Ethel, wprowadził do rzeszowskiego biznesu dużo świeżych pomysłów i sporo źródeł nowych dochodów. Właśnie tu, gdzie dzisiaj jest zaplecze miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, prowizoryczne parkingi i obiekty Zakładu Zieleni Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, znajdował się skład drewna i materiałów budowlanych przy ulicy Szpitalnej. Sprzedawany tu żwir i piasek wydobywany był z Wisłoka, a dostarczany był przez kilku mieszkańców ówczesnych Rudek, dzisiejszych terenów w pobliżu ulicy Hetmańskiej. Na początku lat 30. ubiegłego wieku Drukierowie wzbogacili się jeszcze bardziej, bo sprzedali miastu część tego terenu. Pisał o tym Franciszek Kotula. W okresie międzywojennym, kiedy musiały być zlikwidowane dwie stare szkoły podstawowe, właśnie od Drukera za ciężkie pieniądze miasto wykupiło część terenu i wystawiło dwie okazałe szkoły, imienia Stanisława Jachowicza, męską, i Seweryny Duchińskiej, żeńską. Szkoły były bardzo nowoczesne, a obok zbudowano mieszkania dla kierowników. Część terenu jednak została w rękach dawnego właściciela. Jak wyglądała wówczas Drukierówka? Bez trudu można zobaczyć na tak zwanym planie Kozieja, który prezentuje sytuację zastaną w mieście w 1936 roku. Gdyby nie wspomniane szkoły, trudno byłoby na niego zwrócić większą uwagę. Co ciekawe, na drugim brzegu Wisłoka, tuż przy moście, uwagę zwraca inna budowla. W 1890 roku architekt Ludwik Holzer zaprojektował dla Drukierów okazałą kamienicę przy ulicy Lwowskiej. Była to budowla piętrowa, przykład skromnej, poprawnej architektury opartej na, pierwszy raz w Rzeszowie, wzorach neorenesansowych. Kamienica ta zburzona została w latach 70. XX wieku podczas przebudowy ulicy Lwowskiej. Inną kamienicę dla Drukierów, koło szpitala, dwupiętrową z oficyną, projektował z kolei w 1910 roku architekt Piotr Emilewicz i ta budowla nie przetrwała, w 1940 roku zburzyli ją Niemcy. Dzisiaj ten teren znany jest najbardziej uczniom szkół znajdujących się właśnie tutaj. Nawet spacerowicze rzadko się tu zapuszczają, woląc bulwary Wisłoka. To kolejny teren w Rzeszowie czekający na swojego odkrywcę i pomysły na kolejne lata.